dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ostatnia niedziela listopada, a ja będę was uczył tego, jak należy otwierać wino. Wszyscy oczywiście wiecie, co jest potrzebne, żeby otworzyć wino. Tak? Nie jestem pewien. Ja dopiero dzisiaj, a w zasadzie parę dni temu, dowiedziałem się, że do otwarcia wina nie jest najważniejszy korkociąg, najczęściej kelnerski, czyli trybuszon. Najważniejsze jest dłutko. Żeby otworzyć wino, potrzebne jest dłutko. Pokazuję i objaśniam. To jest winko, które do nas przyjechało z Francji w takim prześlicznej urody opakowaniu. I naprawdę, próbowałem pazurami. Nie da się. Po raz pierwszy w życiu będę otwierał wino dłutkiem. W tym celu mam dłutko sztuk 1. Próbuję się tu dostać, ale mi słabo idzie. Zamknięte na zamek. Bardzo słabo mi idzie. Powiedziałbym nawet, że gorzej niż słabo. Ale coś się dzieje. Się człowiek spoci, żeby się napić. Kto to widział? Co za czasy? Oczywiście nie zrobią tego tak, żeby to się dało łatwo otworzyć. To nie jest wino plug and play. O, piękny dźwięk. No nie, no tak się tego nie robi. Brak profesjonalizmu, absolutny. O, własne pióro. Nic z tym nie zrobimy, ale się dostaliśmy do środka. Jakie to są piękne rzeczy. Jeszcze nigdy takich rzeczy nie otwierałem. Drzazga. Precz. Fleur. Fleur de pédesclos. Nie mam bladego pojęcia, jak smakuje. Dlatego oprócz dłutka do otwarcia wina potrzebny jest trybuszon, za który się zabieram. A że jestem przed pracą, to jeszcze kaszuarka, potocznie zwana spluwaczką. 2016, a zapomniałbym kieliszek. O, tu w takiej sytuacji nie będziemy próbować go otwierać. Ha, 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 ha. Moi drodzy, oczywiście wiecie, że to jest wino przeznaczone dla osób, które nie mają dylematów, co zatankować. Samochód do pełna czy siebie takim winem. Więc takie osoby, które takich dylematów nie mają, zapraszam do konsumpcji, a zaraz powiem, czy warto. No to jest 2016 rok. To samo mamy na korku. O, proszę bardzo, kamera widzi, proszę bardzo. Na korku 2016. 6 lat na mnie czekało. Ha. Korkowe nie jest. Butwą, zgniłym ziemniakiem, piwnicą nie czuć. Nalewam tak, żeby się jak najładniej napowietrzyło. Tadadam, tadadam. Kręcimy, kręcimy. Przy okazji można kręcić głową, łatwiej idzie. No. Kto nie wie, niech żałuje. Jak smakuje Francja elegancja. Moi drodzy, mógłbym wam opowiadać o technicznych zaletach tego wina. Miałem je wypluć, ale mi było szkoda. Powiem wam, jak smakuje. Smakuje jak randka z osobą, o której zawsze marzyliście, a do której
nigdy nie doszło. W moim wypadku była to jak randka z Klaudią Schiffer. Zabijcie, porandkować. Do zobaczenia.